Cześć, tutaj Artur, Terenia TV, Fundacja Wyjątkowe Życie i Frame Running, Terenia Klub Wrocław, wszystko razem i jednocześnie. Dla tych, co z nami są od początku, nie będzie żadną niespodzianką, że dla wszystkiego, co robimy, jakby inspiracją była nasza Terenia. Ale w naszym statucie, naszej fundacji, mamy taki zapis, i to było naszym jakby głównym celem, żeby też zajmować się promocją niepełnosprawności w różnych aspektach, żeby pokazywać niepełnosprawność w świecie publicznym, w świecie medialnym, w social media. I dzisiaj... No i właśnie dzisiaj pierwszy taki... taka... jakby z pierwszą głównych idei naszej fundacji był oczywiście nasz klub sportowy. Ale nie chcieliśmy się na tym tylko skupiać i na tym zamykać. Chcieliśmy też również pokazywać życie osób niepełnosprawnych, podobnych do Tereni, którzy doskonale sobie radzą w swoim życiu i którzy mogą być świetnym przykładem dla wielu osób. Jakby chcemy pokazywać i upubliczniać życie osób, które może być też niesamowitą inspiracją, ale też doskonałym przykładem tego, że bariery są tylko w głowach. Jeśli ciężko było Ci dzisiaj się obudzić, wstać, to obejrzyj ten film. Na pewno następnym razem ruszysz z kopyta. Słuchajcie, dzisiaj właśnie przedstawimy Wam jedną z takich osób. Osób, która jest naprawdę porywającą osobą, która jest niesamowitą osobą, no i która jakby sprawiła, że no poniekąd odebrała nam show podczas naszego meetingu Frame Running. Taką osobą jest właśnie Łukasz Wilczyński z Gdańska. Łukasz jest prezesem Fundacji Mosarze. Jego fundacja zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych w jego mieście. Organizuje m.in. na przykład asysty dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Organizuje wszelkiego rodzaju wsparcie, zarówno socjalne, prawne. No działa dość bardzo, bardzo pokaźnie. Warto zajrzeć na jego profil i dowiedzieć się dokładnie i więcej, czym się zajmuje. Łukasz w swoim doświadczeniu nigdy jeszcze wcześniej nie miał możliwości samodzielnie przebiegnąć, a nawet przejść jakiegokolwiek dystansu. Łukasz porusza się na wózku. Jego niepełnosprawność wizualnie jest znaczna i to z daleka można ocenić, że Łukasz ma po prostu, że boryka się z wieloma trudnościami. Natomiast to w żadnym stopniu nie powstrzymuje go od realizowania jakichkolwiek celów, jakichkolwiek planów, chęci i pragnień. Łukasz w swojej niepełnosprawności wydawałoby się, że wymaga no, totalnego jakby zaplecza asystenta. Wsiadł na wózek, dotarł na dworzec, w dworcu wjechał sobie do pociągu. Tam całą drogę do Wrocławia spędził, we Wrocławiu wysiadł, wyjechał i na wózkach elektrycznych razem z Damianem przyjechali do nas na stadion lekkoatletyczny przy ulicy Witelona. Zobaczcie, ile trzeba mieć determinacji i motywacji, żeby podjąć taką decyzję w jego sytuacji. Zastanówcie się, czy każdy z nas, czy każdego z nas też by było na to stać. Bo jak dla mnie, no to jest po prostu nie tylko strzał w dziesiątkę, no ale po prostu petarda, totalna petarda. Łukasz nigdy wcześniej nie brał udziału w tego typu zawodach. Jakby zgłaszając się do nas, nawet nie miał pewności, czy my mu na te zawody pozwolimy, zezwolimy, ze względu no, być może na przykład na jego stan zdrowia. Natomiast mając osobiste doświadczenia, czym jest frame running, i jak otwiera drzwi osobom niepełnosprawnym, uznaliśmy, że nie no, to nie może być żaden kłopot. Jeśli chcesz, masz możliwość, no to Łukasz, wpadaj i zapraszamy na nasze zawody. Trzeba na to spojrzeć, trzeba się temu przyjrzeć, bo czym może być samowolny, autonomiczny krok naprzód dla osoby, która związana jest z wózkiem, z zależnością od innych osób, no praktycznie na każdym kroku. Właśnie. Przebiegłem dzisiaj swoje dwa pierwsze biegi w życiu na dystansach 200 i 400 metrów.
korzystając ze specjalistycznego roweru biegowego, tak zwanego Mobilera. Wziąłem udział w pierwszym dolnośląskim meetingu Frame Rainy. Nieprawdopodobnej mieszance energii, emocji i siły walki. Zastanawiam się, co było tą mieszanką tej energii i siły walki. Czy dyscyplina sportu, jaką jest frame running, czy właśnie osoba niepełnosprawna, czy osoba z niepełnosprawnością, która każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty pokonuje bariery i stara się żyć wbrew temu, co dla nas, zdrowych ludzi, wydawałoby się niemożliwe do życia.